Kiedyś, znaczy takie pierwsze, to ja kiedyś, nie wiem, miałem 9-10 lat, jak przybiegłem po WF-ie do domu, bo blisko miałem szkołę, ale to był przypadkowy. W szklance stałam, myślałem, że woda wypiłem. Okazało się, że to nie była woda. Ale tak świadomie, no to nie wiem, może z 12 lat miałem już, może 12 chyba, jak się z kolegami pamiętam. To jak to wyglądało? Jak piłeś? Ile było, to piłem. Mam takiego znajomego, który ma syna, ma chyba 16. Mega zazdrości wywiadu. O, proszę. Pozdrawiam bardzo. Zwykłego chłopaka z Radomia. Mega zazdrości wywiadu, ciocia. Słucham i profesuję. Pozdrawiam serdecznie, bardzo miło. Słuchaj, będziesz musiał jakieś to pozdrowienia dla niego pewnie nagrać, bo mnie nie odpuści. Myślę, że jak zobaczy to już zobaczy. Pozdrawiam serdecznie syna znajomego. A ty w jakim wieku masz dzieciaki? Jeden jest w takim, 16, 17 niedługo, a drugi ma 6 za miesiąc. 6 za miesiąc, a to tak. Jeszcze taki mały, mały. No, sprytny jest dosyć, jak na człowiek. Ja mam w wieku 11 lat i powiem ci, że nawet cieszę się, że akurat się spotkaliśmy i że dałeś namówić się na tą rozmowę, ponieważ jako matka 11-letniego syna właściwie wkraczam w ten świat rapu i hip-hopu i wiem, że to jest taki już rozpędzony pociąg i na pewno nie uniknę tego, wiesz, tego tematu. Myślę, że już powoli wsiadam do tego wagonu, ale boję się. Myślę, że nie ma czego zupełnie. Jest trochę chyba o co się bać, bo nie chcę też uogólniać, natomiast jak czytam różne teksty raperów, nie akurat twoje, no to generalnie jest taki dosyć jasny przekaz świata. Szybko, fajnie, tanio i przyjemnie, wiesz, narkotyki od rana do wieczora. Właściwie mam takie wrażenie, że nie mówi się, jakie to konsekwencje niesie ze sobą, ale generalnie można, nie wiem, ćpać i brać te narkotyki na śniadanie, obiad, kolację, kobiety albo jakieś maskotki do przytulania. Ale myślę, że to jest naprawdę, to jest uogólnienie jednak. Jest to teraz tak szeroki gatunek przejął tak wiele, czy zaadaptował do siebie tak wiele innych nurtów, że wiadomo, że jest jakiś taki ogólnie nazwany nurt hedonistyczny, ale no to wiąże się z tym, że no to jest muzyka młodych ludzi. Każdy, jak gdyby był młodszy, to też miał troszeczkę inne spojrzenie na świat, przynajmniej większość osób. No i faktycznie, no, młody człowiek nie myśli o konsekwencjach, nie myśli, co będzie, jak będzie miał 60 lat czy 40, tylko myśli o tu i teraz, no chce się bawić, więc... No to się spotyka, ale nie sądzę, żeby to było coś innego niż na przykład, nie wiem, rock'n'rollowcy robili. Przecież Sex, Drugs and Rock'n'Roll to jest hasło sprzed kilkudziesięciu lat, nie? Jest wiele nurtów na pewno, może syn akurat będzie słuchał spokojniejszej trochę nie, muzyki. Nie, zaczynam. No tak, się cieszę sobie rozmowę, bo akurat jesteś może dobrą osobą, która może mnie przekonać, że jednak ja, czy wielu innych też rodziców, że jednak ten rap to niekoniecznie musi być zły. No powiedzmy, że nawet jeżeli będę wizytówką odpowiedzialnego rapu, to niekoniecznie młodzi ludzie będą tego słuchali. W sensie, jak się jest młodym, to nie chce się słyszeć o konsekwencjach. No, tak jak mówisz, no, ja mam syna, który ma 16 lat, więc ten świat młodych osób to ja znam jak gdyby z drugiego pokolenia, nie? Ale nie ma się czego bać, nie? Zresztą muzyka zawsze taka była. Ja też słuchałem jakieś pierwsze albumy Leroya, jak miałem 12 lat. W 95 chyba wyszło, no to miałem 12. No to zawsze młodzi lgną do tego, co jest niebezpieczne, zakazane. Ale no, jak się jest dla dziecka, myślę, ja tak przynajmniej chce wierzyć obok, patrzy się, tłumaczy, rękę na pulsie się ma, no to nie ma się czego obawiać, no. Jakby ktoś się nie zorientował, to właśnie zaczęliśmy już rozmowę. Kankan jest moim gościem, także tak oficjalnie cześć. Cześć. Natomiast masz rację, że rzeczywiście to jest taki okres pewnie buntu, tylko jak ma się te 15-16 lat, to właściwie to jest zupełnie inna wizja niż tą, którą próbują ci wtłoczyć do głowy, wiesz, rodzice. Jest. W psychologii nawet jest coś takiego, z tego co kojarzę, że ten okres dorastania to jest po prostu bunt przed autorytetami i szukanie nowych wzorców. Dlatego często ci idole, czy muzycy, czy aktorzy są wynoszeni na piedestał, no bo trzeba się zbuntować wobec tych wzorców, które ma się pod ręką. To są zazwyczaj rodzice, więc po prostu, no to, że ja będę robił co innego niż tata i inaczej będę spojrzał. Oni tak żyją, żeby przeżyć, a ja będę wierzył w ideały, świat będę zmieniał. No to jest młodość, no bez tego też by było smutno, nie? Ja wiadomo, że teraz patrzę na wiele rzeczy inaczej i też bym wolał, żeby moje dzieci raczej buntowały się w granicach rozsądku, ale no nie można im tego zabrać chyba. No się uczysz przez to, nie? Przez doświadczenie zbierasz w taki sposób. A wiesz, a propos rodziców na przykład, jaki był twój dom? Co wyniosłeś? Jaki Ogólnie. No, zależy z jakiego aspektu spojrzeć. No, w sensie ja miałem dom z problemem alkoholowym. Mój tata pił. Natomiast...
Na pewno jakieś takie zamiłowanie wiedzy to gdzieś było. Pod tym względem nie byłem w żaden sposób poszkodowany, więc nawet jak tam się nie przelewało, to jakieś takie zainteresowanie światem, które myślę, że procentuje w moim dorosłym życiu, gdzieś tam z domu wziąłem. Natomiast myślę, że mój dom też był jakiś taki typowy dla czasów, w których żyłem, w sensie rodzice urodzeni w tym wyżu powojennym. Głównie chodziło o to, żeby opieka nad dziećmi polegała na tym, żeby po prostu nie chodziły głodne i miały co na siebie włożyć. No tak kiedyś było, nie? Tak, nikt za bardzo jakoś nie przyglądał się jakimś emocjom, problemom osobistym, jakimś tam, nikt nie myślał, czy tam może do psychologa, czy coś, tego nie było. No. Więc jak to powiedziała moja psychoterapeutka i psycholog, moi rodzice pozwolili, żeby moje życie biegło swoim torem. Trochę tak, to na pewno jest inaczej. Jak ja dzisiaj, nie wiem, dzwonię do syna, pytam jak tam, jak się czuje, czy coś, no to tak. Jest trochę inaczej to podejście do tego, do tych emocji, co i jak, więc co, obok było, byli koledzy, było podwórko, pewnie też jak... Wtedy pewnie ci to nie przeszkadzało, a dzisiaj masz żal? Nie mam żalu, tak się moje życie potoczyło, ale żalu nie mam, dobrze, że się udało. Zresztą do kogo miałbym mieć żal? Uświadomiłem sobie na terapii, że to jest... Ja już z ojcem to już później miałem wszystko wyjaśnione. Zresztą też na innych płytach nagrywałem kawałki, w których mu to mówiłem. Natomiast rodzice dają tyle, ile mogą dać. W sensie nie jesteś w stanie dać coś, czego samego nie masz, o czym nie wiesz. To nie jest tak, że intencjonalnie kogoś chce się skrzywdzić po prostu. Jeżeli samemu w domu się nie zaznało pewnych rzeczy, to później skąd to ludzie mają? Jak się pójdzie na terapię, ktoś ci powie o tym, opowie, pokaże ci perspektywę inną, jak można żyć, okej. Okay. Ale jak się samemu nie wie, to z pustego nie nalejesz, w sensie. To pewnie jest tak, że mojego ojca też pewnie nie głaskali w domu, więc Jak to się zaczęło z twoim piciem? Takie pierwsze, to ja kiedyś, nie wiem, miałem 9-10 lat, jak przybiegłem po WF-ie do domu, bo blisko miałem szkołę, ale to był przypadkowy. W szklance stałam, myślałem, że woda wypiłem. Okazało się, że to nie była woda. Ale tak świadomie, to nie wiem, może z 12 lat miałem już, może 12 chyba, jak się z kolegami, pamiętam, rzuciliśmy. No i to wódka była mocna. W ogóle alkohol, wiesz, to z perspektywy tego, że mam syna, który ma 11 lat, to jest teraz w głowie się nie mieści, prawda? Ja wiem, że wtedy były trochę inne czasy, ale dosyć szybko, nie? No tak, dla mnie to też jest jakoś niewyobrażalne, ale tak jak mówię, teraz, że były inne czasy, tego nadzoru nie było też tak... dosyć szybko, ale to nie jest tak, że jako 12-latek od razu zacząłem móc pić. Nie. Później jakieś okazjonalnie i tak dalej, ale myślę, że tak jak już miałem, nie wiem, po maturze 19, 18, 20 lat, to już było niezdrowe. A ten okres, jak już pamiętasz, i ten alkohol cię dosyć mocno wciągnął, bo od wielu lat teraz nie pijesz, to jak to wyglądało? Jak piłeś? Ile było, tyle piłem. W sensie dosyć szybko zacząłem pić w sposób niekontrolowany. W sensie, że jak jeszcze było, to trzeba było wypić. Jak jest, to trzeba wypić. To może już po prostu się nie da rady. A nie tak, żeby dwa piwa czy trzy. No. Brak pieniędzy czasem był jedynym ratownikiem, w sensie, żeby nie pić dalej. Nie? Raczej taki miałem niezdrowy, taki łapczywy. Ja w ogóle jestem łapczywy na wiele rzeczy. Ale z alkoholem było podobnie. Ja już, jak już piłem, to ja już czułem, że były momenty, w których chciałem przerwać wielokrotnie. Zresztą, co jest typowe dla alkoholików, to oni, że teraz nie będę, że sobie stawiają jak gdyby takie, a to może tylko dwa piwa, a może tylko w weekend, może coś. Ja miałem o tyle jeszcze w tym moim piciu hamulców, że jak były te tygodnie, jak pracowałem, zależy, nie zawsze pracowałem regularnie, ale jak pracowałem, to w pracy czy nam na tygodniu starałem się i raczej nie piłem. Zdarzyło się, że na przykład przyszedłem, delikatnie mówiąc, wczorajszy tam, prawda, czyli na początku tygodnia. Natomiast na tygodniu raczej tak starałem się o tą robotę dbać, bo to znowu wynika raz, że z odpowiedzialności, którą nauczyła mnie mama. To nie jest tak, że ja niczego w domu się nie nauczyłem, bardzo dużo troski też było, tylko że po prostu nie było takiej regularnej kontroli i takiej odpowiedzialności. No i myślę, że też wychowania się, czy wkraczania w wiek produkcyjny w Radomiu na początku lat 2000, kiedy to bezrobocie było 30-procentowe w ogóle, 28% bezrobocia w Radomiu wśród młodych. W 2005 roku to pewnie było 40, więc ta praca była taka, trzeba było się jej trzymać. Więc tutaj jeszcze tej granicy jakoś nie przekraczałem. Tam gdzieś miałem to w sobie.
w tym czasie mieszkałeś właśnie z mamą? Tak, tak. Ja mieszkałem dosyć długo z mamą. No, dopiero jak gdyby moja sytuacja finansowa na tyle się polepszyła, że już mogłam sobie pozwolić na mieszkanie osobne, to mieszkałem sobie. Nie wiem, czy spotkałeś się z taką teorią. Kiedyś dosyć dużo rozmawiałam z różnymi osobami a propos różnych uzależnień i ci eksperci mówią, że jest taka teoria osoby, która jest uzależniona, kiszonego ogórka, że jak jesteś uzależniony na przykład od alkoholu, jesteś kiszonym ogórkiem, że już nigdy nie będziesz zielony. To znaczy, że zawsze jest ta obawa, oczywiście pijesz, ile lat nie pijesz już? Siedem. Nie pijesz 7 lat. Ale nigdy nie wiadomo, kiedy możesz, wiesz, powrócić do tego nałogu, nie? No, znaczy to nawet, nie wiem, czy to teoria, to oficjalnie po prostu, nazwijmy to nauka, jeżeli to można nazwać nauką, w terapii uzależnień, no po prostu nie ma powrotu do kontrolowanego picia. Jak gdyby z taką świadomością zostałem, znaczy z taką świadomością trzymam abstynencję i przestaję pić, no nie da się odkisić ogórka, w sensie tak się często to porównuje, że nawet najmniejsza dawka alkoholu powoduje powrót do uzależnienia, przy czym to nie znaczy, że wypije się jedno piwo i nagle tego samego dnia sięga się po 0,7 mocnego alkoholu, tylko po prostu no, pierwsze jedno piwo, później dwa, później trzy, później pięć, później wino, a później tylko w weekendy, a później, ten proces trwa różnie u różnych osób, ale koniec jest zazwyczaj taki sam. Niesamowite jest, bo trzeba sobie wypracować w głowie pewnie, tak? No, takie mechanizmy obronne, żeby jednak po to nie sięgać. No, jest po prostu multum sytuacji. No, dzisiaj właściwie alkohol jest dostępny wszędzie. I idziesz na obiad, możesz napić się lampki wina, prawda? Idziesz ze znajomymi, gdzieś tam też możesz napić się piwa. Nie wiem, są imieniny, urodziny, Sylwester, wiele różnych innych okazji. No, to fachowo, znaczy fachowo. To się nazywają, są zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików, czy ogólnie dla osób wychodzących z uzależnień. I one są różne w zależności od uzależnienia, no ale ja dosyć kurczowo się ich trzymałem, z racji ta chęć utrzymania abstynencji i niechęć do powrotu do starego życia była dosyć u mnie mocna. Dlatego do tych zaleceń podchodziłem nabożnie wręcz. Starałem się unikać sytuacji, w których jest alkohol, prawda? Nawet w mojej branży, w której to nie było zbyt łatwo, jak się grało koncerty, dbałem o to, żeby ten backstage, garderoby mieć osobno, żeby tam nie było osób, które są pod wpływem i tak dalej, bo to dosyć trudno mi było. Co innego jak na koncercie za barierkami ktoś stoi, nie ma takiego kontaktu emocjonalnego, ale jak ktoś, nie wiem, stoi nad uchem i jest w stanie mocno wskazującym, to było dla mnie problematyczne, więc starałem się takich sytuacji unikać. W domu alkoholu też u nas nie ma, więc no, różne rzeczy. Ja byłem przesadzony wręcz, może nie przesadzony, ale w restauracjach też dbałem o to, że dania, które są podawane, żeby też nie były z alkoholem, bo często jest tak, że choć procenty wyparowują, no to zostaje sam smak, sam zapach. To tak restrykcyjnie, bardzo. To jest wyzwalacz i to też nie jest tak, że to, nie wiem, zjem, nie wiem, jakiś kawałek mięsa, który miał w winie było i później to wino wyparowało, to ja od razu zacznę pić następnego dnia. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest jakaś taka kolejna bariera, którą można złamać. A skoro to wino nie ma procentów, to może teraz piwo bezalkoholowe? A później jak bezalkoholowe, to może karmi, ono ma tam 2%, a to może później 4%. I to różnie przychodzi, te bariery się pokonuje, więc ja nie wchodziłem nawet w to. I znowu potem przeszedłeś na dobrą stronę mocy. To, i trwasz w niej. To brzmi, jakby wystarczyło taki jeden krok zrobić nad linią, a to przechodzę, dobra, to wrócę, tu przechodzę. Tak. Ale wiesz, zawsze to jest tak, że jak znowu decydujemy się na to, żeby przejść na tą drugą stronę mocy w różnych aspektach, no to coś musi się zadziać. Nie? No, mnóstwo rzeczy się musi dziać. Tak samo jak wiele rzeczy musi się zadziać, żeby brzydko mówić, się stoczyć. Się zadziała? No, wiele czynników. Nie wiem, wymień kilka. Opowiedz, co takiego dzieci, jest? Dzieci, ówczesna narzeczona, zmęczenie, po prostu już, tak jak mówię, wielokrotnie też próbowałem sam wcześniej nie pić, po prostu jakby zmęczenie, ten podły stan psychiczny, ale i wsparcie bliskich. To, że jak gdyby sytuacja zawodowa zaczęła mi się układać i lęk przed stratą tego. No, wiele czynników. A zdarzało ci się na przykład zarobione pieniądze, na przykład z płyty przepić się całkowicie? Nie, no całkowicie nie, no bo to jest na tak, jak ja pierwszą płytę wydałem, w 2013 roku, no to tam cały czas jeszcze z nią grałem i już tak w 2015, jak poszedłem na terapię, no to nie, no całkowicie nie, do zera nie, no nie byłem. Jak już od 2013 roku wyszedłem z długów, tak już w nie wpadłem. Natomiast no to było wiele czynników, no. Ja zobaczyłem, że ja miałem 30 lat i nic praktycznie, z pracy mnie zwolnili, bo tam były cięcia w poczcie. To też jest niesamowita historia twoja, zanim doszedłeś tutaj, gdzie jesteś. Każdy coś robił wcześniej, każdy coś robił, tak. Między innymi, bo ja wiele rzeczy w życiu robiłem. Ale tak, no i bo...
ani pracy, jakichś perspektyw za bardzo nie było, więc zobaczyłem, że mam tu szansę, nie wiem, zacząć robić zawodowo coś, co kocham, prawda? Nie za duże słowo to jest, i coś, co robiłem, że tak powiem, hobbystycznie od wielu, wielu lat, na 100 lat, więc też nie chciałem tego zaprzepaścić, ale z drugiej strony no, same chęci, pewnie gdyby nie Marta, prawda, gdyby nie to, że miałem świadomość, że też mam syna, który już wchodzi w taki wiek, że potrzebuje, żebym ja już jednak się spiął. Więc myślę, że wiele czynników tutaj zagrało. Tylko tak mi się wydaje, że wiesz, żona czy mąż akurat w tym przypadku... Oczywiście terapia, przepraszam, bo to ja mówię o czynnikach, które spowodowały, że poszedłem na terapię, bo to samo... No. Pytam cię o ten taki, wiesz, konkretny moment, bo to, że, nie wiem, kochasz Martę, dzieciaki, to jest jakby wiadomo, tak? No to i kochałeś wcześniej, a piłeś, prawda? Tak, i dzieciaki też kochałeś, tak. A piłeś. Ale czasami jest taki jeden moment, nie wiem, może dwa takie momenty, nie wiem, łzy Marty, matki, dziecka. Jakiś coś takiego, co powoduje, że ten świat nam się trochę zaczynamy dostrzegać zupełnie inne rzeczy. To jest znowu jakby... Jesteśmy na dnie i próbujemy się z tego dna odbić, chociaż granica tego dna każdy ma gdzieś inaczej ją ustawioną. No ja, słuchaj, znam taką babkę, profesor, która w życiu bym nie powiedziała, że ona jest alkoholiczką. Ona się upiła, i to jest historia autentyczna, upiła się raz, do prawie nieprzytomności, wylądowała z facetem w łóżku, wstała, wytrzeźwiała i tak jej się to spodobało, że poszła na terapię, ponieważ ona wiedziała, że ona będzie w takim powtarzać te historie. A jednocześnie znam też gościa, który właściwie przekroczył już wszystkie granice. Łącznie z tym, że zaczął, wiesz, wódka nie starczała, wino nie starczało, sięgnął po denaturat, pewnie z jakichś takich kwestii nawet i finansowych. I dopiero przejrzał na oczy, kiedy nie mógł rozpoznać swojego syna, więc te dno każdy ma gdzieś inaczej ustawione. Pytanie, co u ciebie się takiego zadziało? U mnie... Jaka to była sytuacja? Tego dna takiego ostatecznego, znaczy ja, to był lęk przed straceniem tego, co zaczęło mi się w życiu układać. Tak ogólnie, już bez konkretnej sytuacji. W sensie, że to był lęk przed stratą, bo to już było, już byłem z Martą wtedy, już grałem koncerty i tak dalej, trzeba było dalej iść w to... Chciałem, nie trzeba było. I ja już wcześniej próbowałem nie pić, zaszywałem się, no, to nie pomagało i tak dalej, i tak dalej. Więc to był, ogólnie tak mówiąc, to był lęk przed straceniem tego, co zaczęło się. Lęk przed straceniem Marty, przed zepsuciem relacji. Mieliście taką sytuację na ostrzu noża? O, to wiele takich sytuacji były. To znaczy, ale taką, że wiesz, albo przestajesz, albo koniec? Różne były sytuacje i na pewno jej wkład jest bardzo duży. Co odwdzięczam się każdego dnia, będąc cudownym mężem, jakim jestem. Natomiast no, tak wiele sytuacji było takich. No, myślę, że no, nieoceniona jest jej pomoc, takie wsparcie, a z drugiej strony motywacja, że no kurczę, no, zaczyna się układać, tak jak mówię. To był u mnie ten lęk przed... ostatnia szansa w moim życiu może to była, jedyna może nawet. I stracić to wszystko no, gdzieś tam, tak jak wcześniej nie piłem na tym tygodniu, żeby do tej pracy iść, tak tutaj po prostu gdzieś ta resztka odpowiedzialności była silniejsza niż uzależnienie, które też było silne. W sensie wygrała odpowiedzialność. I tak się udało. Za pomocą oczywiście specjalistów, w sensie chodziłem normalnie. A twoje dziecko kiedyś powiedziało ci, tato, przestań? Nie, takich sytuacji nie było jeszcze. Ale rozumiem, że widziało się wielokrotnie w starszy syn był, zanim jeszcze, jak jeszcze spożywałem, no to ja wcześniej nie mieszkałem ze starszym synem w ogóle, z pierwszego związku, więc te relacje też się starałem, jak był kontakt z nim, żebym też był w normalnym stanie, chociaż pewnie zdarzało się, no i gdzieś to też zaczęło mi doskwierać. No i terapia to jest kolejny czynnik. Który gdzieś tam pewnie równolegle się pojawił. Tak, przede wszystkim terapia. Skąd taki pomysł na terapię? Czy wsparcie, nie wiem, Marty, dzieciaków, najbliższej rodziny, pewnie mamy, nie pomagało? No, dobre chęci no same nie wystarczały, w sensie nazwijmy to motywacja, to sama silna wola, wielokrotnie próbowałem, nie ma czegoś takiego w uzależnieniu. Pewnie niektórym się udaje, chwała im, natomiast no nie, no to jednak specjaliści dopiero. Znaczy, specjaliści to brzmi jakby tam jakiś zespół, no, po prostu no, normalna terapia na NFZ zresztą. Zwykły ośrodek uzależnień, spotkania tam dwa razy w tygodniu przez dłuższy czas i zadziałało. Przecież też drugi raz dopiero, bo za pierwszym razem to nawet tej początkowej fazy nie przeszedłem. Bo a to już byłeś z Martą, czy to wcześniej? Tak, byłem, bo nie umiałem wtedy utrzymać nawet abstynencji przez tydzień, więc tam trzeba było przez pierwszy miesiąc przychodzić co tydzień na taką grupę wstępną. To myślę, że to jest po to, żeby przesiewać tych, którym naprawdę zależy, od tym, którym się nie udaje.
Więc nawet nie umiałem abstynencji przez tydzień zachować od środy do środy, ale za drugim razem już zadziałało, kiedy już ta wszywka nie pomogła. To już mówię, no nie ma wyjścia, no sam nie dałem rady, bo to już wiedziałem od lat. Wstrzymanie żadne nie pomaga, więc trzeba zacząć leczyć głowę. I druga terapia w tym samym ośrodku? Tak, znaczy no druga w sensie takiej, że to było drugie podejście, ale terapia była pierwsza, no bo wtedy nawet nie zakwalifikowałem się do grupy początkowej. I tak, w tym samym ośrodku w Radomiu jeździłem sobie dwa razy w tygodniu. Ten pierwszy krok najtrudniej zrobić, wystarczy zadzwonić i... A kiedy, w którym roku trafiłeś na pierwszy? To było pierwszy, jak to mnie zaskoczyło, to byłem w 14, ale już tak nie piję od 15 od marca, no to zaraz będzie tak, jak mówię, 7 lat. Czyli w 14 roku, to jest 14, 6 lat, to jeszcze nie byliśmy na takim etapie, kiedy... 14 to jest 8 lat temu, teraz jest 2022. Tak, 14, 8 lat. Ja też nie chcę, żeby upływał czas. Humanistką niż nauki ścisłe. 8 lat temu, to jeszcze w ogóle nie byliśmy na takim etapie, kiedy o tym się głośno mówiło. Myślę, że już tam się mówi, tylko ja nie chciałem słuchać o tym, bo to jest na zasadzie takiej, że jak jesteś, żyjesz w określony sposób, no to nie za bardzo chcesz słuchać, kto to tam gada. Już, wiesz, no jakieś grupy samopomocowe, czy tam wspólnoty aoskie, no to już w Polsce od 30 lat, czy więcej są. Ja wiem, tylko chodzi o takie naznaczenie, wiesz, takie napiętnowanie nawet tych osób, które gdzieś tam, ja wiem, w społeczeństwie, nie mówię o tej osobie, której się pomaga, tylko mówię o tym środowisku takim zewnętrznym, jak patrzą na ciebie, tak? A, że ty jesteś jakiś właśnie trochę wybrakowany, bo potrzebujesz pomocy lekarza specjalisty, tak? Psychologa, czasami psychiatry. I to nie było tak. Na pewno jest teraz łatwiej, więcej się o tym mówi, jak gdyby zrozumienie problemu, chociaż myślę, że oczywiście jeszcze daleko do ideału brakuje, jest o wiele większe. Natomiast to też nie jest tak, że nie można było tej pomocy wcześniej dostać, no bo to też już później poznałem osoby, które wiele, wiele lat wcześniej już się leczyły i wyszły z tego. Idziesz na terapię 8 lat temu, pierwszą. Rozumiem, że idziesz, dobrze pamiętam, w Radomiu idziesz, tak? Tak. Niewielkie miasto, Radom, to jest... Niewielkie, 200 ponad tysięcy, to jest 14 miasto w Polsce propos, na wielkości, niewielkie. A propos tego, no. tej prowincji, jak to warszawiaki uważają, że to dalej jest prowincja. Przy okazji na chwilę zboczymy z tematu. O co chodzi z Radomiem? Dlaczego są ciągle jakieś żarty, kpiny z Radomiem? Boją się naszej wielkości. Chytra baba z Radomia. Dlatego nas dyskredytują, bo się boją naszej wielkości po prostu, to jest... Ale jest coś takiego. Uwzięli się. Że jest nie ma takiego. Żadnego powodu, dla którego należałoby się śmiać z mojego miasta. Ja oczywiście też się śmieję i też nie biorę tego jakoś w żaden sposób, to mi nie odejmuje. To po prostu no, jak gdyby swoją wartość staram się budować na swoich dokonaniach i swoim życiu, a nie na to, skąd pochodzę, ale no, tak się przyjęło. No, jest wiele teorii o tym, że to jeszcze z lat 70., gdy były te wydarzenia radomskie, czerwcowe, no to wtedy jeszcze towarzysz Gierek też tak. Wstyd mi za tych z Radomia i później to tak trochę zostało. Ciężko mi powiedzieć, kiedy to się zaczęło i dlaczego. No, natomiast teraz już jest ekstraklasa jest i to całkiem niezłe miejsce. Wiele osób też odnosi sukces i biznesowy, i jakiś kulturalny, więc na pewno nie mamy się czego wstydzić. Ja bym się nawet założył, że jakby tutaj spytać osoby z produkcji, to na pewno ktoś z Radomia by się znalazł, pomijając, że prezes też pochodzi stąd. Radom. Dobre i święte Radom miasto. Pany. Jesteś na terapii w Radomiu. Tak. 8 lat temu. No i właśnie, nie ma takiego poczucia, że właśnie ty, Kękę, idziesz na tą terapię w Radomiu. Jeszcze, widzisz, przyczepiłam się do tego Radomia. Uczucie wstydu towarzyszyło ci? Wstyd to mi towarzyszył, jak pijany ledwo co mogłem koncert zagrać kiedyś, albo jak, nie wiem, dwa razy ten sam numer miałem, bo tekstu nie pamiętam. Znaczy, to jest coś, co często powtarzałem, że no wstydzić to się należy, jak, ja nie wiem, w piaskownicy spałem pod blokiem, a nie tego, że ja zaczynam coś się z tym robić. Gdyby choroba nie jest powodem do wstydu. To jeżeli zrozumiemy, że alkoholizm jest chorobą, a nie czymś, co ludzie sami chcą, o, jakby nie chciał, to by nie pił. No to jest, więc jeżeli jest choroba, no to jak z chorobą się wstydzić? No, jeżeli ktoś z nią walczy jeszcze, no, walczy, stara się wyzdrowieć, nie ma powodu do wstydu. Przynajmniej ja to tak zawsze traktowałem. Nie miałem też problemu jakoś z mówieniem o tym. Zawsze rapowałem o tym, co u mnie w życiu jest. Czyli jak wiodłem, nazwijmy to, stare życie, no to dosyć obrazowo o tym mówiłem. I później o tym. Ja wstydu nie odczuwałem, dlatego że się leczę. Nie. A poczucie jakiejś swobości, może czasami takiej, wiesz, klęski życiowej w tym pierwszym etapie? Nie, wręcz pierwszy etap terapii to jest tak zwany miesiąc miodowy, który zresztą trwa 4 miesiące i on jest przepiękny, bo to jest właśnie wiara w to, że nagle zaczyna się
że jest szansa, że coś się zmieni. Jesteś tak jak w zakochaniu, jak dużo osób to odczuwa, wiesz, jakieś skowronki po prostu, że kurczę, faktycznie mogę, udaje się. Wcześniej na przykład, nie wiem, w życiu 2 miesiące najwięcej wytrzymałem, odkąd zacząłem, nie wiem, od 19 roku życia może 2 miesiące najwięcej zatrzymałem, 2 razy bez alkoholu, a tu nagle 3 miesiąc nie pijesz, się zaczyna życie układać, porządkuje sprawy, no to jest piękne. Później przychodzi, jak gdyby, przychodzi, przynajmniej u mnie tak przyszło, takie trudne chwile, że no dobrze, tyle już nie piję, ale to jeszcze się nie załatwiło, a to nie jest tak, że nagle z partnerem jest idealnie, no to samo nie picie, no to co, to jest jakaś podstawa, od której powinno się zacząć, a nie, że medal za to dostaniesz nagle, bo ty nagle normalny się starasz być. No to... Niektórzy myślą, że to już, wiesz, Himalaje. No, to jest, nie jest to łatwe, ale no to trzeba dalej pracować. To jest podstawa do tego, żeby zdiagnozować swoje inne problemy i zacząć je naprawiać. W sensie dopiero wtedy możesz trzeźwo spojrzeć. Dlatego to się nazywa trzeźwienie ogólnie, który, proces, który trwa do końca. W sensie, że już nigdy trzeźwy się nie będzie chyba i zaczyna się patrzeć na życie, nazwijmy to, tak jak ono faktycznie wygląda, a nie przez pryzmat swojego uzależnienia i swoich wyobrażeń o tym, jakim się jest. Pytam się, ale wtedy nie terapia, było. Jak to wygląda, bo myślę, że jest jednak wiele osób, które być może chciałyby, ale jednak to poczucie gdzieś tam wstydu, gdzieś, może, nie wiem, wstydu albo czegokolwiek innego, tak, powoduje, że mają takie ograniczone zaufanie do tego, żeby sięgnąć po tę specjalistyczną pomoc. Ta terapia ma ileś kroków, jest ileś etapów, jak to wygląda? Różnie, pewnie ile ośrodków, tyle terapii, więc ja mogę tylko powiedzieć, jak to u mnie wyglądało. W ośrodku, do którego ja chodziłem, były jak gdyby dwie takie drogi. Można było iść bodajże, no było 6-tygodniowa bądź 8-tygodniowa terapia, w której przychodziło się codziennie na parę godzin i jak gdyby... Grupowa? Bo to był ośrodek otwarty, w sensie ambulatoryjny, nie był zamkniętym ośrodkiem. Grupowa czy nie? Czy tak, sam? Tak, to była terapia grupowa, w sensie jest takie przekonanie, że jednak uzależnienia lepiej leczy się w grupie, w sensie można też zobaczyć pewne zachowania u kogoś, łatwiej jest niż u siebie, w sensie i te informacje zwrotne, które wracają do ciebie, jak się dzielisz swoimi przeżyciami, odczuciami, też drugi alkoholik też może ci unaocznić, jak to działa, jaki jest mechanizm, więc oczywiście to jest wszystko pod nadzorem specjalistów, a ja chodziłem na taką, gdzie przychodziło się 2 razy w tygodniu przez okres tam na początku 8 miesięcy, to była początkowa chyba, później były drugie tam 8 miesięcy, która była terapią zaawansowaną, później jeszcze była terapia taka aftercare, czyli żeby nie było nawrotów, powrotu do choroby, więc są różne drogi, są też ośrodki zamknięte, gdzie po prostu, nie wiem, na 1,5 miesiąca, na 2 się zamykasz i tam nad tobą pracują. Nie, więc tak to wygląda. No. A z tym jeszcze wstydem, ja też, nie to, że, no każdy ma inną sytuację też, prawda? No, to dla jednego będzie wstyd, jak na przykład będzie, nie wiem, pracował, nie wiem, u mechanika i gdzie są same chłopy, krótko mówiąc, chłopaki piją, jest zabawa i tak dalej, no to wtedy, no przyjdziesz jeden i Heniu, dlaczego ty nie pijesz, no to wtedy może być ciężko, no bo jak gdyby to niezrozumienie grupy może być duże. Inni na przykład, nie wiem, mają pracę, w której muszą być profesjonalni, muszą być tak odbierani, prawda? I tu nagle jakaś słabość, nie? Co to może już nie można mu ufać. Różnie ludzie mają. A natomiast no, to się wszystko zmienia i myślę, że też często szefostwo czy pracodawcy też o tym wiedzą. Normalnie można dostać, z tego co wiem, zwolnienie na lekarskie na czas takiej terapii. Jeżeli ja się przynajmniej nie spotkałem wśród osób, które chodziły tam do mnie, że na przykład ktoś poszedł i powiedział szefowi, że teraz chce się leczyć i miał przez to problemy. Często było też tak, że pracodawcy wręcz wysyłali. I chcieli na przykład... Formy alkoholizmu są różne, tak? To nie znaczy, że trzeba się upijać na umór od rana do wieczora. Czasami są tak zwani inteligentni alkoholicy, że codziennie muszą wypić 2 lampki wina albo 3 lampki wina. Nie wiem, czy to jest już etap uzależnienia, ale generalnie ludzie też tak funkcjonują. Każdy musi być specjalistą do diagnosty. No nie wiem, czy inteligentni, to ciężko powiedzieć. O, tak ładnie powiedziałam, bo to ładnie brzmi, wiesz. Ale nie są na pewno alkoholicy wysoko funkcjonujący, uzależnieniowcy, czyli osoby, które często na stanowiskach, nie wiem, lekarze, politycy, czy specjaliści, czy ludzie kultury, którzy po prostu robią swoje obowiązki na pozór. W żaden sposób ich to uzależnienie nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów zawodowych. No, ale po latach to zazwyczaj zawsze ma koszty, czy to w domu rodzinnym, czy w niszczeniu organizmu, czy w ciągłym stresie, czy się wyda, czy się nie wyda, czy czuć, czy nie czuć, co powiedzą. To może ty nie czułeś wstydu, bo jakby też twoje środowisko i to tworząc muzykę, no, żyjesz w takim środowisku, gdzie ten alkohol się przelewa, prawda? Natomiast... Nie czułeś się taką atrakcją w grupie? No bo to jednak jest coś ciekawe. No nie dla wszystkich ten świat jest dostępny. Jakoś nie zwracałem na to uwagi za bardzo. W sensie, żebym
Nie, no tak po prostu. No, wiesz, pamiętam raz byłem kiedyś na garderobie, byliśmy, jakiś taki mini festiwal był i tam nas było ze czterech artystów, w sensie więcej osób było, ale czterech artystów, którzy grali i organizator też przyniósł 0,7 jakiegoś alkoholu, już nawet nie pamiętam. I po tym, jak wyszliśmy, wszyscy nawet nie było napoczęte, bo ja byłem na terapii, ktoś już był po terapii, ktoś inny nie mógł, bo już tak dużo, że ze względów zdrowotnych, a inny specjalnie jeździł samochodem, żeby go nie kusiło, w sensie no... Każdy szukał sobie różnych wytrychów do tego, że rozumie, nie? To nie miałem z tym problemu. Zresztą no, tak jak mówię, no dla mnie... Wiele różnych dziedzin życia było bardzo ważnych i ja czułem, że w nich nawalam, w sensie czy to rodzina, czy to życie zawodowe, w sensie takim, że odpowiedzialność przed tym, żeby płytę nagrać, żeby dobry koncert nagrać i tak dalej, ale to, czy ja będę, nie wiem, lubiany w grupie czy coś, albo czy nagle koledzy z branży będą na mnie inaczej patrzeć, to nie było dla mnie na tyle ważne. Ale pytam o to, bo to jest, jak ma się wrażenie z zewnątrz, może całkowicie błędne, że trochę idziesz na przekór swojemu środowisku. Nie, myślę, że... No wiadomo, że z wielu rzeczy zrezygnowałem, w sensie, no nie jestem na jakichś takich imprezkach towarzyskich, wiesz, często przez to nie wiem, co się dzieje na przykład, ale no, nie, w żaden sposób myślę, że mi to nie przeszkodziło, w sensie, no... Mówimy o alkoholu, ale tam oprócz alkoholu są jeszcze oczywiście inne używki typu, wiesz, narkotyki i to zakończenie picia. To spowodowało, że też skończyłeś z narkotykami? Tak, ja narkotyków też żadnych nie biorę, nie piję, no i hazardu też nie uprawiam na dodatek. Był hazard, tak? Nie na tyle, żebym był zdiagnozowanym hazardzistą, ale gdzieś on tam towarzyszył momentami. Czyli poszedłeś szeroką ławą? Tak, zresztą jest coś takiego, jak to się nazywa kontrakt, który się podpisuje na tej terapii i tam było po prostu napisane, żeby tego i tego, tego unikać. W mojej grupie byli nie tylko alkoholicy, ale byli też hazardziści, narkomani, więc ja też się trochę nasłuchałem i zobaczyłem, że te mechanizmy są bardzo podobne. Więc jak ja bym uzależnił się od hazardu, gdzie to jest destrukcyjne, to jest destrukcyjny nałóg okropnie, no to zaraz później tyle by się problemów w moim życiu nagle pojawiło, że sięgnięcie po alkohol to by było najmniejszym z nich. I bym w końcu też z dużą dozą prawdopodobieństwa się złamał, więc tego nie ma. Nie? No ale no, nie jest tak, że nagle musisz przestać, nie wiem, papierosy palić. Chociaż też przestałem parę miesięcy później, ale no to nie jest obowiązek. W sensie, jak się wychodzi na nogu, nie? Bo leczysz, wychodząc z tego nałogu, leczysz nie tylko głowę, ale też co się dzieje w ogóle z tobą, no, fizycznie. No to trzeba się odtruć. No, znaczy, no, zależy w jakim stanie się trafi, bo wiadomo, że niektórzy trafiają, nie wiem, z karetką przywożeni na odwyki, gdzie na początku to odtrucie... Mówiłeś o tobie, no, jeżeli mówisz, że 2 miesiące miałeś takie przerwy, najdłuższe przerwy, tak, żeby nie pić, to jednak to wpłynęło na... Wpłynęło, na tak, organizm. Znaczy, no to więcej siły i tak dalej, ale no, ja na szczęście jeszcze miałem tak, że jak zacząłem z moją ówczesną dziewczyną, zanim jeszcze narzeczoną być, to... wysłała mnie na badania i jakimś swędem żadne organy moje nie były zniszczone przez tyle lat. Chociaż ja miałem problemy gastryczne, w sensie żołądkowe. Ja już pod koniec to mogłem tylko pić czystą wódkę pod wodę mineralną, bo jakiekolwiek soki sprawiały, że po prostu mnie tam skręcało, więc tylko piłem czystą wódkę pod wodę, ale okazało się, że to nie było niczego, nie da się cofnąć. No, ostatnio badania sobie robiłem, wszystko jest w porządku. No, nie ma gwarancji, że coś nie wyjdzie po latach. Tak samo jak paliłem papierosy bardzo kilkanaście lat, więc to pewnie jakoś tak zwiększyło szanse na to, że coś złapie, ale... Będzie, że po opowieściach jednak uważam, że Marta powinna dostać medal. Wiesz? No tak jak ja mówiłem, no, moja codzienna doskonałość jest dla niej nagrodą. Tak, nie byłoby mnie bez niej, nie byłoby jej beze mnie. To jest, no, proszę, to czyli jednak tutaj siła miłości jednak ma jednak duży wkład. Przy czym nie zawsze tak jest, że sama ta miłość wystarczy, no, bo to często się słyszy, że no, nie pij, proszę, zrób to dla mnie. Czasem nie wystarczy. Czasem trzeba właśnie tej pomocy specjalisty, która w moim przypadku zadziałała i ja na pewno... Nie to, że będę każdemu polecał, bo ja też nie jestem jakimś ambasadorem, nie moja rola. Natomiast u mnie zadziałało, znam wiele osób, których to zadziałało. Jeżeli sam sobie nie dajesz rady, to poszukaj pomocy, tak samo, nie wiem, jakbyś miał cukrzycę, to sam byś się nie leczył z internetu, tylko byś szukał pomocy. Nie? Interesuje, ciekawi mnie, trochę ciekawska jestem. Jak wy się w ogóle poznaliście? Chyba, że to jest jakaś tajemnica. Nie, na koncercie kiedyś, tak. Marta jest menedżerem, też bookerem i tak jak gdyby poznaliśmy się na koncercie. Czyli wdzięła cię z całym twoim dobrodziejstwem, wiedząc, że jednak nie stronisz od kieliszka. Przy czym to nie było tak, że o fajnie, jakim jest słodkim alkoholikiem. Jak gdyby musiała chyba wierzyć w to, że uda się ze mnie coś... Albo moje inne przymioty były po prostu.
ponad to. Ale gdzieś od początku już tak, no w sensie to nie było tak, że o, jak fajnie, jak słodko, że pije żurek. Nie, 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 to już przeszkadzało od samego początku. Nie pijesz, nie masz innych nałogów. No, jakieś mam, tylko nie z używkami. No. A jednak jest depresja. Tak, tak. I właśnie pytanie, z czego ona się wzięła? No. Czy to jest właśnie pochodna alkoholizmu, nie wiem, narkotyków? Moja pani psychiatra mi powiedziała, że to już teraz nieistotne, czy ja będę sprawdzał, co było pierwsze. Bo to się zaraz nie da dociec. Po tylu latach po prostu, jak to się zapętla, wszystko związało, tak. I ważne jest, żeby dojść do ładu ze sobą. A teraz no, dochodzenie, czy ja piłem dlatego, że miałem, nie wiem, tendencje depresyjne, czy stany lękowe. Wcześniej w jakiś sposób sobie tam radziłem. Możliwe, że tak było, no bo teraz już nie, mam lęk uogólniony, więc jak gdyby leczę się z tego cały czas, ale tak jak mówiłem wcześniej, samo zaprzestanie picia nie jest gwarancją, to mega pomaga i jest jakąś podstawą do wyjścia reszty, ale to nie jest taka gwarancja, że nagle żadnych innych problemów nie będzie. To nie jest tak, że jak się przestanę pić, to nagle nie wiem, cudownie po prostu mi wszystkie problemy odejdą, że jak się nie dogaduję z sąsiadem, to nagle się zacznę dogadywać. Nie, trzeba pracować nad tym, ale to pomaga spojrzeć na siebie obiektywnie i pomaga widzieć, może tutaj faktycznie to jest moja wina, a może ja powinienem się zmienić, prawda? Może ja powinienem się, nie wiem, dokształcić, zmienić pracę, różne rzeczy robić. Więc tak samo było z tym, no to przestałem pić, ale okazało się, że tam nie tylko ten alkoholizm jest, w sensie są też jakieś no, zaburzenia czy choroby, z którymi też no, jestem pod opieką, w sensie takim, że się leczę cały czas. Tylko terapia alkoholowa, jak mówiłeś, trwa od paru do od tam 6 do 8 tygodni, prawda? Tak, krótka, no różnie, krótka. Później można iść na zaawansowaną, tak jak mówię, różne są. A ty, jaka była twoja droga? Skończyłeś tą terapię i potem dalej byłeś pod opieką specjalisty? Już w czasie trwania tej terapii podstawowej, z racji takiej, no jak się właśnie po tych paru miesiącach skończył ten miesiąc miodowy, o którym się mówi, okazało się, że nadal jest mi mega ciężko i po konsultacji właśnie z psychoterapeutami skorzystałem z pomocy psychiatry też. Mhm. I później też się leczyłem równolegle, czyli psychiatrycznie ten. I później chyba tak po 3 latach od zaczęcia tej terapii, tam po 2,5 roku od farmakologii, powiedziałem, no dobrze, już się czuję świetnie, to był 2018 rok, no, ćwiczyłem, forma super, życie się układało, wytwórnia się rozrastała, dziecko rosło, pięknie było w moim odczuciu. Mówię, no dobrze, no, po konsultacji oczywiście z lekarzem, teraz zejdziemy, kolejny etap, już nie będę też leków przyjmował, już ta terapia była tylko indywidualna, raz na nie wiem, miesiąc chodziłem tam porozmawiać, czy było w porządku z psychoterapeutą, no i później zaczęło się znowu psuć. Ja dosyć długo... Czyli od 2018, tak? No tak, ja później dosyć długo, jak gdyby, może moja duma mi nie pozwalała, też nie szukałem pomocy, bo ja mówiłem, no kurczę, już tyle sobie dałem rady, jak gdyby, miałem przekonanie, że teraz pójście po pomoc będzie jakimś krokiem w tył, że jakby mi to umniejszało, to zupełnie niepotrzebnie, bo doprowadziło to do momentu, w którym naprawdę już było i bardzo, bardzo źle ze mną psychicznie. Ale udałem się później znowu na psychoterapię, od 2019 chodzę. Chyba co się w tym okresie z tobą działo? No, no, mówisz, że miałeś myśli samobójcze, to było w tym okresie? Ale też, no ja miałem też wcześniej. Próby samobójcze? Próby miałem wcześniej, jak jeszcze byłem tam po 20. Natomiast no, jakieś tutaj też były takie dosyć ciężkie stany. I tak jak mówię, to schodziło, bo to jeszcze był taki czas, że ja dużo ćwiczyłem jeszcze wcześniej, jak było tak dobrze i nagle zaczęło się, a to tak. Przestałem ćwiczyć, nagrałem już płytę, a ja zawsze ten okres pracy, tak jak mówię, ta odpowiedzialność mnie napędza, czyli wywiązywanie się z zadań. No ale już napisałem, nie było co robić, w sensie, no jeśli zagrać koncert, to tak, to masz mnóstwo czasu. Przestałem ćwiczyć z racji kontuzji i nagle też się roztyłem coraz więcej, mam problemy też żywieniowe, żeby było. I to wszystko zaczęło siadać. No to jest w dobrej formie. Nie, teraz jeszcze dużo za dużo, ale systematyka jakaś wróciła powoli. Więc tak jak mówię, krok po kroku, bo to nie jest tak, że jednego nie jest dobrze, drugiego się budzisz i nie masz, przynajmniej u mnie tak nie było, nie masz chęci do życia, to postępuje i wyłapać ten moment, dlatego czasem są dobre te grupy pomocowe albo kontakt z kimś, kto powie z boku, słuchaj, zerknij na to, bo to nie jest okej, ja samemu się tego nie widzi, bo ta granica tak idzie, to nie idzie tak zazwyczaj. Więc wiesz, czasami dla ludzi jest to w ogóle nie do wytłumaczenia, tak, no bo myślisz sobie, kurczę,
Nagrał jedną płytę, drugą, tak. Widziałam odsłony, 37 milionów, niektóre single mają 31. Teraz ten opublikowany 5 dni temu, tak, pół miliona już ponad. No wszystko jest marzone, dzieci, świat idealny. I co może się dziać w głowie, że z tego świata idealnego ktoś może mieć myśli samobójcze? Znaczy, to jest nowy singiel, który powstał, nie przyszedł do muzyki tu promować, ale bo on powstał też właśnie dlatego, że jakiś czas temu, jeszcze w tamtym roku, wrzuciłem mój stary utwór Presja z 2016 roku o tym, że właśnie no, wszystko jest w porządku. Sam myślałem, że jak się ustabilizuje tu i tu, to jak gdyby rozwiąże wszystkie problemy. Natomiast tak nie jest. I też tam miałem taki komentarz, zresztą to później gdzieś tam trafiło na jakieś tam portale niezwiązane z rapem wręcz, że co ty możesz wiedzieć o presji? Ja tutaj, dajmy na to, muszę ciężko pracować na budowie, a ty w ogóle nie powinieneś mieć presji. Ten singiel, oczywiście ja nie, to też są problemy. Ja sam żyłem tak wiele lat, ja wiem, co to znaczy nie mieć, się martwić, że nie mieć. Ale no, jak gdyby stan posiadania nie rozwiązuje wszystkiego. I zresztą ten singiel trochę tak powstał, bo jakieś taka zarzucanie, że ja nie mogę mieć problemów. I tutaj wyliczyłem, zobacz, co się w moim roku działo w tamtym roku. No, 2021 się przeorał. Tak, tylko że teraz jestem pod opieką, więc było mi łatwiej. Ale no, jakbym tego nie miał, no to jeszcze bym nie był chyba gotowy wtedy. No i jak, kończąc jeszcze wątek, już później, jak już, no, już było źle, no to w 2019 znowu się zapisałem na tę terapię. I też myślałem, że sama mi wystarczy. Bałeś, nie wystarczała. Bałeś dopiero... się siebie? No tak, tak. No, niechęć. Kurczę, no jakieś pragnienie życia, czy nawet dobrego życia było większe niż jakaś duma przed tym, że znowu muszę prosić o pomoc, nie? No i później znowu sama terapia sama nie wystarczyła i też się bardzo długo opierałem, żeby drugi raz już do psychiatry nie iść, no bo mówię, kurczę, to też jednak lekarstwa, to jednak krok w tył, nie? No i tak będę, ale to była ta sama duma, która mnie powstrzymywała przed pójściem na terapię na początku, że ja sobie sam dam radę, po co mi specjaliści. Jak się okazało, mimo tego, że już od lat o tym wiem i czytam i rozumiem, to jednak jak przychodzi o to mnie samego, to tego nie widzę. I dopiero jak już było źle, no mówię, kurczę, no nie, no muszę, no i... Był taki moment, że ktoś musiał cię odratować, czy do takiego stopnia to wszystko nie doszło? Jest taki, że no, po prostu żyjesz obok. Mhm. Znaczy, no, życie się toczy, a ty jesteś obok. Po prostu, no, w sensie, ja tak jak mówię, no jak masz jeszcze rodzinę, dom, no to też musisz rano wstać. Zrobić, jest jakiś rytm. Zrobić dziecku śniadanie czy coś, ale żyjesz obok gdzieś. Myślami jesteś gdzieś obok, no, no. To jest. Ale to ile osób, tyle ludzi. Nie? Poza tym takie lęk uogólniony jest. Czego się bałeś? Bałeś się wyjść na zewnątrz, tego, że nie napiszesz kolejnego utworu, który będzie miał milionową ilość wyświetleń? To najlepsze jest to, że to nie chodzi o jakieś takie wielkie rzeczy. To nie są jakaś fobia społeczna, że ja się ludzi bolę, tylko to jest... taka rzecz urasta do takiej po prostu. I to uczucie, konieczność załatwienia tego tu i teraz, po prostu przysłania ci realną skalę problemu i całą przyjemność, czy tam przyjemność. Całe inne życie w sensie. Ale takim, że myślisz tu i teraz, no to są drobiazgi. W sensie, nie wiem, jak ktoś do mnie zadzwoni i ja mówię, kurczę, dobra, teraz muszę odebrać. Marta mówi, Piotrek, tam nie wiem, Jasiowi zrób teraz obiad, bo dziecko czeka, ja nie muszę teraz. I po prostu jakby pociąg, każdy drobny problem urasta do rangi, jakby po prostu zaraz pociąg na mnie jechał. I ja muszę albo załatwić go teraz, żeby rozwiązać ten problem, albo całkowicie, nie wiem, odpuścić i po prostu, a później niezałatwione problemy, jak się napiętrzają, to też nie jest dobrze. I dopiero teraz jakoś udaje mi się po prostu realnie spojrzeć na rangę zagadnień i je tak na spokojnie. W tym czasie, kiedy zanim trafiłeś na tą drugą terapię, tak, teraz od 2019... To już jest inna. To już jest inna, tak, ale Marta nie bała się zostawić ciebie samego w domu? Nie, bo to nie było aż takie... Były takie jakieś momenty, w których wiadomo, jak tam, co tam słychać, gdzie jesteś tam na koncercie, jak gdzieś byłem, jakimś tam backstage'u, którymś ten, ale... Wiele rzeczy mimo wszystko też się rozgrywa w głowie i to, jak reagują najbliżsi, zależy też od tego, ile im mówisz. Mhm. Więc to, no, no, słyszałam taki kawałek, to chyba nadal tu jestem, tak? Tak, że mama nie wiedziała, że chciałeś się targnąć na swoje życie. No to się nie mówi, ej mamo, idę teraz. Może jak się upiję, to może się potnę znowu albo coś tam, no to tak się... No, jednak nie. Ja w twórczości jestem dosyć taki...
otwarte, ale to też jest inaczej. Nagrać, wbrew pozorom, nagrać i puścić to w świat, niż podejść do osoby, do której to dotyczy i jej powiedzieć to w cztery oczy. Przynajmniej no, to jest absurdalne się wydaje, ale tak czasem jest. Łatwiej wykrzyczyć coś całemu światu, niż powiedzieć bezpośrednio zainteresowanemu. No, mama się cieszy, że teraz wszystko jest dobrze. Zresztą też ostatnie lata z moim tatą też były super. I naprawdę no, udało mi się, też się cieszę bardzo, że udało mi się naprawić wiele rzeczy, zanim było za późno. To jest jeden z większych darów, że akurat jeszcze no, dopiero po 30 albo może nie dopiero, bo jak chodziłem na terapię, to tam chłopaki, 60-letni mężczyźni, kobiety dopiero zaczynali. Więc ja w tym świecie osób uzależnionych dosyć młody byłem, wbrew pozorom, chociaż się trafiają coraz młodsi. Udało mi się jeszcze, nie wiem, naprawić relacje z rodzicami, prawda? Naprawiać relacje z kolegami, nie stracić takiej życiowej szansy. Myślę, że nie będę miał poczucia na starość, że zmarnowałem całe życie, więc miałem to szczęście, nie? Że ta 30 jeszcze nie było tak za późno, 33. Jak myślisz, jak długo ten okres tej terapii no nie wiem, teraz, potrwa? Teraz, jestem, teraz się nazywa nurt psychodynamiczny, to jest dosyć długi proces, w zależności od tego, no, jakie tam postępy, jak tam, jak to wszystko przebiega. To jest, no, ale jestem taka terapia z lekami? Czy... Nie, znaczy no, psychoterapia to jest jedna rzecz, a jak gdyby leczenie farmakologiczne, jak się chodzi do psychiatry, to jest druga rzecz, więc jak gdyby no, nie wiem, jak długo to potrwa tu i tu, no, specjaliści ocenią, no ja jestem gotowy na to, żeby do skutku, że aż będzie dobrze, no bo o to chodzi, też nie zamierzam całe życie być w terapii, bo to też nie o to chodzi. Niektórzy tak mają, że to sama terapia jest celem w sobie. Ja chcę po prostu wyzdrowieć i już móc żyć normalnie, czyli w sposób, który będzie mnie zadowalał, czyli radzić sobie z problemami tak, jak chciałbym sobie radzić, odczuwać zarówno i miłe, jak i niemiłe rzeczy, żeby to było w zdrowych proporcjach, tak zwane niepatologicznych, to się nazywa fachowo. Żeby ten lęk nie był patologiczny. Prawda? To jest, rozumiem, terapia indywidualna teraz. Tak, teraz już chodzę indywidualnie, tak. No bo no, ten nurt akurat już no, osobiście już się rozmawia o sobie bezpośrednio, jakieś tam najskrytsze rzeczy, więc to już się razem. Poza tym, no, tylko że no, żeby ją zacząć, też nie można być w aktywnej fazie uzależnienia, więc to jak gdyby tamta terapia była konieczna, żeby dopiero teraz grzebać. Tak jak mówiłem, jak wychodziłem, czy jak zdrowiałem z uzależnienia, to należało po prostu w pierwszej kolejności poradzić sobie z tym, co bezpośrednio zagraża życiu, czyli uzależnieniu. Teraz mogę grzebać, co tam jest głębiej, co było pierwsze, dlaczego tak, dlaczego reaguję tak, jak reaguję na pewne rzeczy i ciekawa podróż to jest. Ale może dzięki temu właśnie te teksty, które piszesz i które mówisz na koncertach, między innymi też kierowane właściwie chyba głównie do młodych ludzi, ja odbieram, że jesteś trochę jak ojciec. Och. Bo twój, ojca nie słuchają. Kęki twój ulubiony wujek. Poszłam dalej. No, ja jak gdyby tak tą publikę mam chyba trochę starszą niż przeciętna publika rapowa. To też wynika z tego, że no tak jak mówię, te treści niekoniecznie są atrakcyjne dla młodych osób. No sam byłem młody, ja się nie dziwię, ja tego nie neguję, że jak się jest młodym, to chce się bawić. Kiedy człowiek ma to zrobić? W sensie jak już będzie dorosły, odpowiedzialny, będzie miał dzieci. I to nie jest tak, że każda zabawa wiąże się później z takimi konsekwencjami, jakie były u mnie w życiu. Nie każdy, kto spróbuje, nie wiem, alkoholu czy nawet jakiejś innej substancji, od razu później pójdzie w uzależnienie i zniszczy jakieś swoje relacje, życie, przyszłość i tak dalej. Ja tego nie diabolizuję. Nie mówię się diabolizuję, Jezus Maria. Demonizuję. Nie demonizuję. Ja tego nie... To mgła, słowo, mgła. Ładne, dobre słowo powstało. Mgła. Ja tego nie demonizuję, ale mówię o jakichś moich doświadczeniach, że u mnie było tak i tak. No, dostaję sporo wiadomości o tych, że faktycznie w jakiś sposób tam nie wiem, towarzyszę ludziom w czasie wychodzenia, ale nie sądzę, żeby tylko czyjaś twórczość była na tyle mocnym bodźcem, żeby zmienić swoje życie. No, w sensie matka ci nie powie, syn ci nie powie, to, że masz dzieci nie powie, szef cię nie przekona, a posłuchasz sobie piosenki Piotrka czy kogoś i nagle mówisz, nie, zmieniam. No nie, no, to by było za piękne. Ja wiem, ale czasami ten głos z zewnątrz czasami jest ważniejszy niż jak ci matka siedzi na głowie, czy ojciec i mówi ci ciągle truje, tak, mówi tak. Ciągle to samo, tak? Bo mówisz, Jezus, tak. Ile możesz? I to jest to, o czym ja mówiłem wcześniej, że w grupie łatwiej się wychodzi z uzależnień i może też jestem taką informacją zwrotną, jeżeli ktoś coś przeżywa i mówi, kurczę, jak to zrobić, a później nagle widzi, że ja mam to samo i mówię o moich doświadczeniach. To jest dokładnie tak samo, jak miałem grupową terapię, ja mówię jakiś moich,
moich i ktoś mówi o swoich doświadczeniach i ja mogę zobaczyć tam siebie w nim, odbić. Więc może ludzie się odbijają w mojej historii po prostu i tyle, nie? Chociaż mogą się też pojawić z drugiej strony głosy, bo jak szukałam w internecie, to pierwsze takie, co mi wyskoczyło, to utwór, gdzie mówiłeś, jestem niegłupi chłopak. No to tak, jak tak. Ten niegłupi chłopak jest, wiesz, mówi, że jest niegłupi, że generalnie jest wszystko tak. Fajnie, a z drugiej strony mierzy się z depresją na zasadzie pewnej nieszczerości. Nie, to akurat był 2018 rok, ta płyta, kiedy było wszystko pięknie, to o tym mówiłem. I właśnie w okolicach, jak już ta płyta miała premierę, ja wtedy też już przestałem brać farmakologię, już nie miałem terapii, bo właśnie tak było pięknie. To był okres, kiedy powstawała ta płyta, to jest w ogóle płyta bez przekleństw, nagle świat jest piękny, jest ułożony i wszystko grało. Dlatego powstał taki album. Ale no to tak jest, no... Zresztą to nie jest tak, że jak osoba, nie wiem, czy ma depresję, czy stany lękowe, czy zaburzenia jakieś lękowe, to po prostu cały dzień siedzi. Oczywiście są też takie przypadki, kiedy wstajesz i no w ogóle nie wstajesz, leżysz w łóżku, ale to nie jest tak, że cały czas, że się nie uśmiechasz, nie odczuwasz przyjemności całkowicie z niczego. Są takie przypadki, ale no, nie, to tak jakby ktoś powiedział, że nie wiem... Masz biegunkę, to musisz cały dzień w toalecie siedzieć, bo inaczej nie masz biegunki, tylko oszukujesz. A co ty robisz w kuchni? Przecież mówiłeś, że masz biegunkę, on nie ma. To tak samo, dlaczego ty się uśmiechasz, jak mówiłeś, że masz zaburzenia lękowe czy depresyjne? Przecież nie możesz się uśmiechać. No ludzie, którzy nie znają tego problemu, tak sobie to wyobrażają, ale wcale to tak nie wygląda. No, można się uśmiechać, a następnego dnia się powiesić. No, wiele takich przypadków, nie wiem, czy jacyś aktorzy, którzy komikami byli, nie wiem, Robin Williams, czy piosenkarze, tak samo. No. To jest normalne. No. Wszystko jest w porządku, na pierwszy rzut oka, a w głowie dzieją się inne rzeczy, nie? Jakby równoległy świat. A boisz się tego powrotu do... Nie. Do swojego poprzedniego życia? Znaczy świadomość tego, że to może nastąpić gdzieś jest, no bo nie mogę sobie powiedzieć, że już jestem zdrowy i że już nigdy nie będę, bo to skoro jestem zdrowy, to dlaczego nie zacząć znowu pić, nie? Dlatego alkoholik no, nigdy się nie wyleczy z alkoholizmu. Mogę nie pić, być abstynencji, trzeźwieć, ale to choroba nie da się odkisić ogórka. Więc gdzieś mam świadomość tego gdzieś z tyłu głowy. Nie jest to uczucie dominujące w moim życiu, że teraz całe moje życie jest dostosowane do tego, że ja mogę kiedyś znowu... Nie, no, już po tylu latach myślę, że żyję w miarę normalnie. Wiadomo, niektórych sytuacji unikam, ale gdzieś z tyłu głowy to cały czas jest, nie? Że kurczę, no... Mm-hmm. No, że może być powrót. No, nic się nie zanosi w sensie takim, że czuję się bardzo dobrze, chcę się żyć. Mam problemy, to je rozwiązuję, przynajmniej się staram. Nie chcę powiedzieć walczę, bo to tak walka, się nie używa tego słowa, z alkoholizmem się nie walczy, bo się nie da wygrać, więc lepiej nie walczyć, tylko się poddać, zrozumieć. Ale gdzieś tak skrótowo mówiąc, walka o lepsze życie trwa cały czas. Mm-hmm. Jeszcze chciałam zapytać o twoje dzieciaki. W związku z tym, że paru rzeczy brakowało ci w dzieciństwie, dajesz dzisiaj taki prosty przekaz, jak żyć? Znaczy, no każdy rodzic chyba stara się wychowywać jakoś tak, jak myśli, że będzie najlepiej. Jak gdyby mam też świadomość tego, że nie ma co kompensować swoich braków, w sensie, że ja nie miałem, to nagle zasypię ich zabawkami. Wiele rzeczy, które ja też w dzieciństwie jako dziecko doświadczyłem, było bardzo pozytywnych, w sensie takie poczucie obowiązkowości. To, że tak jak mówię, no, nawet jak rodziców nie było, to nie było tak, że było wszystko jedno, broń Boże. Jakieś poczucie obowiązkowości, głód wiedzy, który też się staram zaszczepić, to też wyniosłem z domu. To nie było tak, że całkowicie po prostu nic nie dostałem z domu. Dóbr materialnych nie dostałem, ale resztę ten. No nie wiem, no staram się po prostu ich na myślę, dobrych ludzi wychować no, razem rodzinnie. No, mam nadzieję, że to się uda. Oczywiście błędy popełnię. Jakbym się nie starał, to i tak pewnie po latach jakieś tam zastrzeżenia co do mojego ojcostwa będą, ale to normalne. No. Przynajmniej przepracujecie i porozmawiacie. No to właśnie to jest ta różnica, że ja jestem gotowy do rozmowy. Często nawet wręcz za bardzo. W sensie, że ja jestem już tak świadomy niektórych rzeczy, że ja po prostu za bardzo wnikam, za bardzo rozbieram na czynniki pierwsze, a czasem wystarczy po prostu spokojnie. No, nie jest aż tak źle. Dobrze jest. Tata, wyluzuj. Mhm. Ze starszym synem, więc tak. Ale jestem gotowy przyjąć po prostu odpowiedzialność za swoje błędy i nie popełniać ich w przyszłości. Mam nadzieję, że wyrosną na szczęśliwych i dobrych ludzi. Powiem ci, że uspokoiłeś mnie. Chyba wsiadam do tego pociągu, ale pierwszą płytę, jaką podsunę, to będzie twoja. Z 2019, że z tego okresu, wiesz... 2018 już lepiej. To tu, tak. Tam, ale to ciężko będzie. Tam są rodzinie, o dzieciach, no to jak młody człowiek tego słucha, to on to słucha z perspektywy dziecka, a nie rodzica. I on widzi, no to, tato, ja przecież w domu mam rodziców, którzy mi mówią, co jest dobre, co złe. Ja nie chcę słyszeć, co jest dobre, co złe. Ja chcę słyszeć, co jest przyjemne. Ale no...
No ale niech nabiera od początku nabiera, tak. dobrych wzorców. Albo niech chociaż kupi, żeby mamę uspokoić. Zobacz, to jest jedna mamo. Czego słuchasz? Znowu tego rapu. Kękę. No okej. I wtedy wszyscy będą szczęśliwi w rodzinie. Słuchaj, dzięki piękne. Dziękuję. No i wytrwałości. Dziękuję bardzo.